Moi drodzy, dzisiaj jest sporo tematów, dlatego że to słowo dzisiejsze jest przebogate, bo ono mówi i o świętości, i o wymaganiach, i o zwracaniu uwagi. Więc będzie i o księdzu Wierzbickim, i o księdzu Woźnickim, i o Joe Bidenie, i o księdzu Rysiu. Będzie w kluczu pewnych zasad, których chcemy się uczyć. Także odniesiemy się do uczuć i emocji i tego wszystkiego, co z tych uczuć i emocji wynika. A na koniec um, pewne zadania dla Was wobec wydarzenia Usprawiedliwieni 21:03. Więc najpierw idziemy pokłonić się Panu, idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc za Ciebie w ten kolejny dzień naszego życia, patrzymy na Twoją świętą obecność. I od tej Twojej świętej eucharystycznej obecności chcemy uczyć się tego, co ważne. U Świętego Janka Bosko czytamy: Używajcie dobrych manier. Bądźcie uprzejmi wobec wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy mówią złośliwie. Daj nam Panie także to zobaczyć, abyśmy rozumieli, co oznacza przyjąć to do naszego życia. Przyjdź, Panie Jezu, i działaj w nas tak, jak chcesz. Amen. Posłuchajmy słowa. Pan powiedział do Mojżesza: przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan, Bóg, Wasz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będzie żywił urazy do synów swego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj przeczytałem całe pierwsze czytanie z tej siódmej niedzieli zwykłej. Dla nas, jako katolików, zawsze to jest niedziela niezwykła, dlatego że dzień dies domini zwycięstwa. Miłości nad nienawiścią. To jest dzień zwycięstwa Chrystusa. Dlatego też w tym znaczeniu, w tym rozumieniu tego dnia powinniśmy odnajdywać siłę i, i odwagę do tego, żeby wychodzić z miłością. W języku rosyjskim wskrzesienie jako niedziela to, to bardzo głęboko oddające, Sens, słowo. Myślę, że u nas by było to jeszcze bardziej gdzieś zauważone. To, co jest ważne. A i dzisiaj wezwanie z jednej strony do świętości, czym ta świętość jest, no, jest przede wszystkim wejściem w głębie relacji z Bogiem, jak mówi profesor Urbański z duchowości, a nie odwróceniem tego porządku, że wtedy, kiedy będę moralny, to zacznę się. Z Panem Bogiem kontaktować. No nie. Właśnie wtedy, kiedy jest mi najciężej, kiedy to nie oznacza, że tylko wtedy mam się z Panem Bogiem bratać i kontaktować i próbować wchodzić w relacje. Ale właśnie przez budowanie relacji, więzić z Bogiem, no doświadczam tego, że On zaczyna mnie wyprowadzać na prosto. Mieliśmy piękne spotkanie w tym tygodniu z Darkiem Dziemianczykiem. Które opowiadał, co się stało, kiedy rzeczywiście zaprosił Chrystusa do swojego życia. Że w jednej chwili to, z czym nie radził sobie przez długie lata, zostało odcięte. Do tego stopnia, że, no, że dzisiaj jest trzeźwym człowiekiem, składającym świadectwo, piszącym kolejną książkę, właściwie kolejna książka już jest napisana, czeka na wydanie. No to jest. Y to jest niesamowite, co czyni Pan, kiedy sprawiamy w swoim sercu, w swoim życiu miejsce dla niego. No ale dalej jest konkretne wskazanie, nie będzie żywił urazy, nienawiści do brata. Jak sobie z tym poradzić? Moi drodzy, o ile uczucia i emocje, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, nie mają wartości moralnej, z nich się nie rozliczamy, to znaczy. Nie spowiadamy się z tego, czy w naszym sercu mamy złości do kogoś, czy mamy gniew, czy mamy smutek, czy mamy radość. O tyle z tego, co z tego smutku, gniewu, złości, wyższości wynika, już tak. To znaczy, jeśli na poziomie Twojego gniewu zaczynasz wchodzić w osąd drugiego człowieka, no to gniew nie pozostaje tylko na poziomie jakiegoś. Uczucia, które tobie towarzyszy, czy smutek nie pozostaje na, na poziomie uczucia, które tobie towarzyszy w, jakiej, w kontekście jakiejś sprawy. Jeżeli wchodzisz w słowa wobec tych uczuć, które tobie, tobie towarzyszą, no to już jest wejście w grzech słowem. Jeśli wchodzisz w grzech hmm, czynem, no to jest bardzo jasne przełożenie konkretnych uczuć i emocji na konkretne działanie. Więc tutaj dobrze jest to zobaczyć, że to dzisiejsze yy, nieżywienie nienawiści nie polega na tym, że ja jestem w stanie przejść nad tym, co przeżywam. Natomiast jestem w stanie przejść nad tym, jak zareaguję wobec tego, co przeżywam. To są dwie różne rzeczywistości. Pamiętajmy o tym. To jest oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego. Nie mówimy tutaj no, o jakichś wynaturzeniach i nie mówimy o tym, żeby się. Nagle zacząć spowiadać z tego, że mam smutek. No, no nie, albo jeszcze ktoś inny, żeby się spowiadać z tego, że się zakochałem. Bo zakochanie też nie jest grzechem. Natomiast to, co z zakochania wynika na poziomie myśli, słów czy czynów, no to już jest, jeżeli nie wiem, jest to w związku z drugą osobą, już tak. I teraz jakby idziemy dalej. Te kolejne słowa są jeszcze jakby bardziej wymagające, bo ta miłość do brata ma polegać na tym, że będę go upominał, aby nie ponieść winy z powodu jego. Moi drodzy, upomnienie braterskie ono ma różne formy. Upomnienie braterskie z jednej strony może być publiczne, jeżeli to są publiczne grzechy i takie upomnienie. Zaleca też święty Paweł, nie patrząc na to, że ktoś powie, no, nie zwrócił mi uwagi w cztery oczy, jeżeli coś jest grzechem publicznym, no to zwyczajnie wobec tego grzechu publicznego ja mogę zająć stanowisko. Jeżeli ja w pewnej chwili zająłem stanowisko i publicznie powiedziałem, że konkretnie ksiądz Michał Woźnicki. No, nie idzie drogą nauczania kościoła, w jakiś sposób poniża ludzi i tak dalej. I tutaj tylko na marginesie muszę Wam powiedzieć, że chcę jednocześnie w tym miejscu tego filmiku przeprosić księdza Alfreda Wierzbickiego, tego teologa etyka i doktora habilitowanego nauk humanistycznych, dlatego że. Pomyliłem jego nazwiska i obiecałem, że to w tym tygodniu zrobię, a ten tydzień się kończy, e, obiecując w jednym z, film, z komentarzy. Za to bardzo przepraszam. Naprawdę pomyliłem nazwisko e, Alfreda Wierzbickiego z e, Michałem Woźnickim. E, nie wchodzę w kwestię, bo zaraz będzie wypunktowanie, czy on odszedł z uczelni, bo sam chciał, czy został. E, Poproszono go, żeby odszedł z uczelni, bo to różne media, różne informacje podają, różne osoby, różne informacje podają, więc nie chcę tutaj jakby rozstrzygać tego w, to, w tę czy w tę stronę. Natomiast przy tej okazji, tak jak powiedziałem, przepraszam księdza Alfreda Wierzbickiego za pomyłkę. No to jeżeli ksiądz Michał Woźnicki przykładowo popełnia kardynalny błąd zachowując się zupełnie niezgodnie z pewnymi kanonami etyki katolickiej, nie, nie, niezgodnie z normami, które obowiązują nas jako katolików, i twierdzi, że tak być powinno, no to zwyczajnie należy to. Nazwać po imieniu. Zobaczcie, co się dzieje. Odonetu poprzez wszystkie portale, które zobaczyły jego niewłaściwe zachowanie, no, potępione zostało to zachowanie, jakby nie zwracając w wielu miejscach, nie zwracano w wielu miejscach uwagi na to, że on został odsunięty. On został odsunięty łącznie z eksmisją z mieszkania, którego nie chciał opuścić, bo nie chciał się dostosować, bo zabrakło mu pokory, zabrakło mu. Konkretnej drogi. Już pomijam kwestie relacji, jakie tam były w jednej czy drugiej wspólnocie zakonnej, bo nie chcę w to wchodzić, w jaki sposób on traktował swoich współbraci, jak ci współbracia traktowali jego wobec jego oporu, wobec tego wszystkiego, co on robi, bo to jak to mówią z, z tych dwóch stron, przez to, co się działo, było bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. E i teraz rodzi się też pytanie, czy upominać ludzi, którzy, którzy nie są naszymi braćmi, bo to słowo jest wprost do, do tych, którzy, można powiedzieć, byli w tej najbliższej relacji braterstwa, o którym mówi dzisiejszy fragment z pierwszego czytania. Powiedzmy sobie wprost, no mówimy tutaj, jakby nie patrzeć o. Księdze Kapłańskiej i o jednym ludzie. No jest trochę inaczej, kiedy, kiedy staję naprzeciw człowieka, który jest osobą publiczną, i tak naprawdę ten, to moje upomnienie niekoniecznie w jakikolwiek sposób podniesie skutek. Natomiast stanowisko wobec danej sprawy, która Załóżmy, jest przez danego polityka podnoszona, czy w jakikolwiek sposób, jakiegoś prezydenta. No jest, jest też w możliwościach, które daje mi Pan Bóg. To znaczy, swego czasu, kiedy papież Franciszek zwracał się do Joe Bidena z apelem dotyczącym no, moralności, jeśli chodzi o aborcje, to media jakby tego nie podłapały. Natomiast, natomiast podłapały to, że w, w gratulacyjnych depeszach nie zwrócił uwagi, że, że papież nie zwraca uwagi na kwestię aborcji. Znaczy, niektórzy publicyści pro, pro narodowi, nie wiem jak to nazwać ich no, takie stwierdzenia jakby pokazywali, takimi, takimi stwierdzeniami się posuwali do jakiegoś uderzenia w papieża Franciszka. Papież w momencie, kiedy robił to, robił to bardzo dyskretnie, pokazując naukę, ale no nie mając wpływu na to, ja to tak widziałem ze swojej strony, co wybierze prezydent, późniejszy prezydent Joe Biden. Na przykład w tym wypadku okazuje się, że Donald Trump jest bardziej katolicki, będąc protestantem, niż Joe Biden, będąc katolikiem w zachowywaniu tego, co mówi Kościół katolicki. To jest dopiero przedziwne. No i tutaj rodzi się pytanie, jak to upomnienie braterskie będzie sformułowane, prawda? Wiadomo, że jeśli chodzi o rzeczy, które są w jakiś sposób. Niepubliczne, no to weź swojego brata w cztery oczy, pomnij go i tak dalej. Jeżeli są to rzeczy publiczne, to jeżeli ktoś na przykład się mnie czepia, że nie zwróciłem mu uwagi w cztery oczy, to mówię człowieku, oplułeś konkretną osobę, ja staję w jej obronie, a ty mówisz, że ja ci nie zwracam uwagi w cztery oczy, twój grzech jest grzechem publicznym. Ja chronię Ciebie i tak nie zmienię, prawdopodobnie w sprawie, którą, którą się teraz zajmuję, ale przynajmniej ochronę tych ludzi, którzy patrząc na to, co Ty napisałeś, no wyciągną wnioski, że tak się po prostu nie robi, bo Ty możesz publicznie skrytykować kogoś, a jak ktoś skrytykuje Ciebie, to już jest nie w porządku. No nie. I może już idąc do końca tego dzisiejszego czytania. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twojego ludu, ale będziesz miował bliźniego swego jak siebie samego. Gdzie jest miara tej miłości? Moi drodzy, miara tej miłości jest w tym, co Jezus nazywa złotą zasadą. Co chcecie, aby ludzie Wam czynili i Wy im no Kapitalnie arcybiskup Ryś idzie na kolędę do starszej osoby, która została odrzucona przez jednego z księży. Ucieszył mnie ten news, chociaż zasmuciłem się wewnętrznie, że jakiś ksiądz odrzucił kogoś z jakiegoś tam powodu. Bogu niech będą dzięki arcybisku Parysia, który podejmuje to, nie lekceważy i, i zwyczajnie tę osobę widzi. Natomiast to jest zasada w ogóle ogólna we, we wszystkim. Co chcecie, aby Wam ludzie czynili, Wy im czyńcie. No, to też nie jest łatwa zasada. Dlaczego? Dlatego, że ona domaga się umierania dla samego siebie. Czy mi jest łatwo na przykład stanąć w obronie kogoś, kogo inni krytykują, kiedy wiem, że spada na mnie za to hejt? No, nie, ale chciałbym, żeby wtedy, kiedy mnie będą krytykować, w sytuacjach bez uzasadnienia, ktoś stanął za mną i powiedział: Nie, to nie jest ta droga. I odwrotnie. Czy to jest łatwe krytykować kogoś, na kogo wszyscy patrzą, jako na autorytet, który absolutnie jest nie do, nie do ruszenia, a publicznie popełnia konkretne przewinienia? No nie. Nie jest to łatwe, dlatego że spada na ciebie hejt, ale jednocześnie no, stajesz nie w opozycji do tego człowieka, ale w opozycji do konkretnego czynu z którym Ty w tym momencie się nie zgadzasz. Jeżeli, żeby nie być gołosłownym, w jakimś momencie nie zgadzałem się z tym, że były potrzebne łóżka do szpitali i Pan Jurek Owsiak nie chciał tych łóżek dać, to mówiłem co chwilę. Składaliśmy się, ksiądz się też składał, ktoś zaraz mi wy wypomni. I w momencie, kiedy są potrzebne łóżka i on będzie decydował na poziomie gdzie, jaka opcja polityczna, nie patrząc na człowieka? No nie, no. nawet wtedy, jeżeli spotka mnie za to hejt, to powiem, panie Jurgłowsiaku, no nie, no, tak się nie robi. Nie, nie robi się w ten sposób. Był taki moment, zresztą prasa to wyłapała i te antagonizmy na, narastały w pewnej chwili. To nie jest łatwe, dlatego że, wiecie, my nie mamy kultury rozmowy. Przekrzykujemy się, kiedy patrzę na te różne studia w poszczególnych telewizjach, to naprawdę czasem krew mnie zalewa, do jakiego stopnia ludzie posługują się kłamstwem. No bo przecież no nie trzeba wielkiej filozofii, że dzisiaj niestety wybory wy wygrywają nie ludzie na poziomie y konkretnych kompetencji, które posiadają, tylko wygrywają y emocjonalne przepychanki. Nawet bez sprawdzenia faktów, co kto powiedział. Jeżeli ja widzę fakty, nie mówię tutaj o dzienniku wiadomości, jednej z telewizji, i widzę, że jest to niezgodne z tym, co jest prawdą, bo czytam konkretne rozporządzenie, konkretne informacje na takim czy na takim portalu społecznościowym u danej osoby, które te informacje są przekręcone, opatrzone komentarzem, z wyszczególnieniem tego, co chce się usłyszeć, no to, no to my dzisiaj w ogóle nie mówimy o jakiejkolwiek merytorycznej, wiecie, debacie. My mówimy dzisiaj o przepychance na emocjonalne argumenty, kto będzie lepiej wyglądał w tym szklanym ekranie, kto lepsze wrażenie zrobi. No to jest ogłupianie społeczeństwa całkowite, Musimy być tutaj naprawdę mądrzy, żeby nie dać się wpędzić no, w takie kolejne. No, i oczywiście, tak jak wam powiedziałem dzisiaj, tak jak przez wszystkie te ostatnie wcześniejsze dni, dotykamy także 21 marca i wydarzenia usprawiedliwieni. To, to wydarzenie. Przygotowujemy z rozpędem, czekając na konferencję prasową w tym tygodniu. Dziękuję Wam za ostatnie wpisy w czwartek y, tych osób, które chcielibyście, żeby zostały zaproszone na, y, na to wydarzenie. Y, wybaczcie, że y, no, daleko to będzie od niektórych. Y, powiem Wam tylko tyle: przygotowujemy y, przygotowujemy mnóstwo różnych atrakcji. Ale by nie rozbić istoty i idei tego spotkania, chcemy ogarnąć ogromną modlitwą i miłością wszystkich, którzy dzisiaj cierpią. Będziemy się modlić Drogą Krzyżową i Eucharystią, będziemy wspólnie stawać do uwielbienia Boga, będziemy dotykać no, najważniejszych treści dotyczących naszej wiary i wzrastania w Jezusie, będziemy także w poszczególnych tych etapach tej drugiej krzyżowej dotykać e, takich tajemnic, które przemieniają ludzkie serca. Zresztą sami to zobaczycie. No i ciekawostek jest to, że przygotowaliśmy już kilka tysięcy książek. Siedem, tak, to jest ta książka, która została rozdana na lednicy. Będziemy musieli na nią, e, krótko mówiąc, nazbierać, żeby żeby wszystkim uczestnikom tego spotkania ją wręczyć ale myślę, że to dość dobrze nam zawsze wychodzi no i, i właściwie proszę was, abyście dzisiaj abyście dzisiaj zaprosili na to spotkanie <Ky> mając garść informacji może dzisiejszego dnia posyłając, kopiując to co jest Zarówno na Facebooku ksiądz Rafał Jarosiewicz, wobec tego spotkania jako zaproszenie, jak i pod tym filmikiem w opisie. I czytając także inne rzeczy, które dla Was przygotowałem. Także w filmiku, pod filmikiem w opisie, wybrałem te osoby, które zdobyły nagrodę, czyli tego świetlnego koguta, o którym mówiliśmy 14 lutego. Więc będzie można zobaczyć, kto przyjeżdżając na spotkanie, usprawiedliwieni po prostu w prezencie także ten gadżet dostanie. Teraz serca Was błogosławię na całą niedzielę. Trochę długi nam odcinek się dzisiaj zrobił. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen. Subskrybujemy. Kto jeszcze tego nie zrobił, lajkujemy. I dzisiaj chciałbym Was też zaprosić do tego abyśmy w komentarzach yy, abyśmy w komentarzach troszeczkę widzicie yy, yy, gardło mi siada yy, zaproponowali zaproponowali tak może to, to dziwnie zabrzmi jakie tematy chcielibyście żeby zostały podjęte na usprawiedliwieni 2103 to, co chcielibyście, żebyśmy dotknęli w tych ważnych treściach, które będą przekazywali, jak powiedziałem Wam, najbardziej znani księża, TikTokerzy i to już jest pewne, z Polski. Więc dziękuję, że jesteście. Jesteście w moim sercu. Do zobaczenia, jak Bóg da jutro.